Z ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowia. Po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, amen. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Sławomir Laskowski, a Ewangelia, słowo na dziś, dotyczy posłania misyjnego. Są to ostatnie słowa zapisane u świętego Marka w Ewangelii. Przed wstąpieniem Chrystus posyła swoich uczniów, aby szli i głosili dobrą nowinę. I chyba Ksiądz Sławek jest taką osobą, która wypełniła to słowo nie tylko teoretycznie, ale bardzo praktycznie, i wyszła poza nasz kraj, aby głosić dobrą nowinę. Byłeś, Sławku, na Białorusi 27,5 roku. Jak to się stało w ogóle, że tam pojechałeś? Jak tak się domyślam, że odczytałeś to słowo i coś cię natchnęło, żeby tam wyruszyć? Tak, to był taki pewien etap przygotowania w seminarium. Mówiąc szczerze, taki impuls misyjny dostałem, e, będąc we Wspólnotach Nauk ochrony. Mieliśmy taką możliwość w tym czasie, kiedy ja byłem w seminarium, e, robienia takiej formacji paralelnej. Czyli mogliśmy chodzić do wspólnot, jak nam powiedział rektor św. Pamięci Brzozowski, których, w których mogliśmy szukać też korzeni wiary i wzrastania w wierzy. Bo seminar nas przygotował do kapłaństwa. A tutaj, właśnie, będąc z ludźmi świeckimi i słuchając z nimi razem Słowo Bożego, robiąc pewne etapy takiej drogi formacji chrześcijańskiej, no jakoś, właśnie, jak powiedziałeś, dotarło do mnie mocno to słowo: idźcie, i głoście Ewangelię na cały świat. I ten zapał misyjny we mnie się wzbudził już od początku. Już jak przyjmowałem święcenia e, prezbiteratu, to e, z rąk zresztą Jana Pawła II, wielkiego misjonarza, ten zapał był we mnie i ta myśl, ale nie ukonkretyzowana. Mhm. I to przyszło taka konkretyzacja po dwóch latach prawie e, bycia tutaj w Lublinie jako wikariusz i cały czas byłem w ewangelizacji, właśnie którą prowadził Wspólnoty Nauk I kiedy upadł mur berliński, kiedy też otworzył się Gorbaczow, zaprosił po spotkaniu z papieżem 50 księży z Polski do, na Białoruś. No i właśnie ten, to pytanie pojawiło się na jednym z takich międzynarodowych spotkań w Porto San Giorgio we Włoszech, kto jest gotowy. Ja wiedziałem, że mam tą gotowość i przez los akurat... Wypadła Białoruś. Potem wróciłem do diecezji. Święty Pamięci Arcybiskup Mureszów Pylak wysyłał mnie najpierw na próbę krótką. Potem wróciłem, znam relację i powiedział mu, że jestem gotowy. I za trzecim razem, właściwie wtorek przed środą popielcową w 1990 roku, powiedział: Czy dziś, jakbym księdza posłał, ksiądz jest gotowy wyruszyć? Ja I Tak. To dzisiaj się zazwalniam, to słowo bo dla mnie bardzo ważne, tak jak z w tym psalmie. I faktycznie z dnia na dzień tak. wyjechałeś na no, no, Jeszcze nie, musiałem z, jakby zlikwidować swoje e, dobra, takie niewielkie, tam jakie miałem na parafii na Kunickiego, w Najświętszego Serca Pana Jezusa i wyruszyłem naprawdę z taką wielką radością, wiedząc, że Pan prowadzi. I to prowadzenie widziałem od początku, to, co było takie ważne, to, co Jezus, właśnie, że Jezus towarzyszył, nie to jest w tym Słowie. Mhm. I towarzyszył mi bardzo, bo od razu jak przekroczyłem granicę, otworzyłem plecak, zobaczyłem, że nie mam adresu. Akurat wtedy szedłem do Mochilewa, do siostry, skrytek. Zostawiłem w Lublinie i sobie myślę, jak jechać, Panie Boże? Bez adresu, bez telefonu? Tak, wtedy nie było komórkowych telefonów, nic, nic, nic. Ale takie ja miałem pokój w sercu jakąś myśl, dobra, jedź, nie bój się, jestem z tobą. No i wylądowałem w końcu w tym Mochilewie. Nocą, znaczy to była noc, jeszcze to był poranek, ale noc grudniowa. I mówię, Panie Boże, prowadź. I tylko wiedziałem, że do, gdzieś koło szkoły milicji mieszkałem do siostry. No, jakoś dojechałem trolejbusem, noc dalej, taka ciemna, jeszcze wczesny poranek grudniowy, więc noc. I mówię, co dalej? Przedemnął całe osiedle potężę domków jednorodzinnych. Mówi się jest Boże, bo no nic, no, wyjął różaniec. Mówiąc szczerze i podjął się na różańcu, tak kwartał za kwartałem, Dokładnie uliczka za uliczką chodziłem, i w pewnym momencie usłyszałem głos taki fantastyczny: młody człowiek, wy nie na knam, czyli młody człowiek, nie przypadkiem do nas. A ja, ja, ja Nie wiem, czy do Was. Mówią: chodźcie, chodźcie, tam pierwszy się mówi. No i wchodzę i się śmieje ta pani, ale potem się okazało: siostra zakonana mówi: Będę u nas, wyjście księdzem wy księdza, pani toje. I to widać. Ja mam bezkularki, już się na cywila wtedy, jeszcze Związek mhm. Radziecki. No i tak się zaczęło. Widziałem to piękne, takie dotknięcie Pana Boga. No i potem było kolejne, można powiedzieć, losowanie, bo okazało się, że trzech księży tam przyjechało do tych sióstr. No i może, się Narodzenie. Tak, Boże bo, Narodzenie się zbliża, więc co będziemy trzech robili w tak pięknym zresztą mieście Mochylewie. Więc późniejszy blisko Blin tam pozostał wtedy ksiądz. Ojciec Jacek, Dominikanin, wyruszył do Witebska na północ dalej, a ja na południe, aż do granicy z Rosją i Ukrainą do Homla. No i tak się zaczęła ta przygoda misina w Homlu. E, tam jako... wcześniej nie było żadnej parafii. Miasto jest półmilionowe, wiem, bo też byłem. Tak, przez tak. pewien czas, ale... No, kilka e, lat ładnych spędziliśmy razem. To jak to się stało? E, to się... Że tam się ta parafia stworzyła? Znaczy, inaczej byśmy powiedzieli. Parafia była... Od czasów księstwa Pol polsko-litewskiego, od XVI wieku, przynajmniej są świadectwa. Okay. I kiedy był czas prześladowania Kościoła, to 30 lata przed II wojną światową, tak zwana jeżowczyzna, wtedy zlikwidowano parafię. Katolicy musieli zejść do podziemia. I malutka grupa z ponad tysiąc, tysiąc, tysiącosobowej parafii przetrwała te prześladowania, spotykając się po domach. To takie doświadczenie kościoła pierwotnego. I oni modlili się razem. W niedzielę gdzieś tam dawali sobie jakieś wiadomości, gdzie się spotykają, u kogo. Raz do roku, może dwa do roku wiesz, przyjechał jakiś ksiądz z posługą sakramentalną, oczywiście nielegalnie, tajnie. No i kiedy ja tam przyjechałem, przyjechałem do pani Teofilii Drobyszewskiej, takiej już twardej w, no, w wypróbowanej wieży katoliczki i ona mi przyjęła pierwsza. I było to piękne spotkanie, bo przyjechałem do tego homla, do niej na Gogora 9, taki słynny adres, e, bardzo ważny dla mnie. I ona czeka, bo wiedziała, że przyjadę przed domem. Mówi, Niech ksiądz zachodzi. Cały życie na księdza czekałam. Takie słowa się mhm. rzadko słyszy w swoim doświadczeniu, e, nawet w chrześcijańskim. Nie? Tak samo w tym, w tym ksiądz w Polsce. Całe życie. I tak się zaczęła historia parafii w walizce, bo nie było budynku, nic nie było. Tylko ludzie. Tylko ludzie, taka mała grupka, która przetrwała ten czas prześladowań około 30 osób. Taka wysepka, na którą mogło Czyli pierwsze lęcować. msze święte, pierwsze sakramenty były w prywatnych domach. Tak? tak, ale właściwie to w jednym miejscu oni, już kiedy ta odwróć się zaczęła, gorbaczowska. Znaleźli sobie takie miejsce na cmentarzu w starej stróżówce, taka chałupka półrozwalona, i tam się spotykali. I tam było te pierwsze miesiące mojego życia z tymi parafianami. Mówię parafian w walizce, bo codziennie w walizce musiałem wozić paramenty, wszystko. I najpiękniejsze Boże Narodzenie wtedy przeżyłem, bo to było pierwsze Boże Narodzenie w 1989 roku tam z nimi. Słuchaj, ta grupka 300 osób, półrozwalona hałupan, czyli tak szopa betlejemska. I, e, I widziałam w ich oczach ogień po prostu, nie? Tą radość, niesamowitą. Piec taki półrozwalony, pychcił tam ledwo. Ja ich wyspowiadałem, Potem piękna sza. Jeden młody człowiek był tam, kilka małżeńc i staruszki. E, i, mm, e, tak głęboko mnie pan Bóg dotknął wtedy swoją miłością, naprawdę. I, i tak powiedziałam do niej, pamiętam to zdanie. Jeżeli tak zaczynamy, to znaczy, że tu Kościół się odrodzi, nie? W tym mieście. Mhm. No. Gdybyśmy, tak, <laughs> gdybyśmy tak chcieli miesiąc po miesiącu, to pewnie nie starczyłoby nie. nam ani jednego, ani całej serii odcinków. Tak. Ale może coś takiego, co bardzo ci utkwiło pamięci, gdzie widziałeś, bo tu jest napisane, że będą towarzyszyć różne nadzwyczajne znaki tym, którzy uwierzą. Czy widziałeś. Coś, co ci najbardziej utkwiło w pamięci, no bo wiemy, że teraz ta parafia funkcjonuje, zbudował się kościół bardzo piękny zresztą. Kolejne również się buduje, więc jakieś odrodzenie nie tylko jednej parafii, ale i większej ilości parafii, więc jakieś sytuacje może szczególne z tego pobytu. Pierwsza rzecz to oczywiście, kiedy jak się formował kościół żywy, nie? bo właśnie, mówiąc o kościele przede wszystkim to mam na myśli, ta wspólnota żywa. I te pierwsze spotkania z ludźmi, i ta świadomość naprawdę, że wylądowałem w takim miejscu, gdzie Ewangelię ludzie słuchali z otwartym sercem i, i można powiedzieć z otwartymi ustami, bo tam nie było kościoła. Była jedna cerkiew prawosławna, więc katolicy zaczęli się schodzić, i, i, i byli to ludzie. Z bardzo oddaleni od Kościoła. Przychodzili ludzie nieochrzczeni. No, Prawosławnie ochrzczeni, ale niepraktykujący. I to, co dzisiaj właśnie to słowo mówi, wiele znaków nawróceń przede wszystkim, takich spektakularnych. Jeden gość, już nie będę może jego imienia nazywał, ze świadka um, takiego mafijnego, pamiętam, <grym> się nawrócił. No niesamowite, nie wchodził w swoim samochodzie, spłowa normalnie. Gość był do takich momentów w życiu przygotowany i jego nawrócenie, jego rodziny, spotkania z różnymi ludźmi na różnych szczeblach władzy i jak oni się otwierali, jak pomagali. Był taki moment dla mnie bardzo ważny, kiedy ze mną zostały posłane dwie rodziny. Jedna z Hiszpanii Cezar Maria Campo Mari, z Polski z Lubina Andrzej Elżbieta Wojnowscy I Przyjazd tych rodzin, oni po mnie przyjechali. Ja tam przygotowałem trochę to lądowanie dla nich, więc przyjazd tych rodzin to była taka, taka dynamika wzrostu dla tej parafii. To były następne cuda, bo. Ludzie po mówili, a co wy tu robicie? To, jest, to, jest to jest chyba był szok, że to ktoś był szok. z jakiegoś, powiedzmy, względnego no. dobrobytu Polski, tak. czy szczególnie jakiś pani, przyjeżdża gdzieś na wschód. I, oni prostu, to... I tak pytali, mówili, co wy tu szukacie? Dlaczego tu jesteście? I oni po prostu mogli od razu z jak to się mówi, głosić Ewangelię, mówić swoje doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. I to były wtedy wielkie znaki nawrócenia na ulicach, można tak powiedzieć, tego miasta, bo na ulicach ich ludzie zatrzymywali też. Ludzie sami nie trzeba było ludzi jakby szukać, tylko ludzie widząc ich, oni wie, rodziny wielodzietne, więc to od razu był znak też, nie są dla nich, bo to i pytali, czy to wasze wszystkie dzieci, czy się rodziną zastępczą, bo coś takiego nie w tym rodzaju. No tak, no bo tam no. chyba na wschodzie jest takie bardzo proaborcyjne e, środowisko. A, no tam Ten było straszne, te, oczywiście. Tego był bardzo wyraźnie. I, i ta, te rodziny, to mówię, to nadało wielki dynamizm wiesz. Następne znaki kościoła, który się odradzał, powołania, nie? sześć powołań. Mhm. Z, z tej malutkiej parafiki, no, jak ja wyjeżdżałam, po prostu siedmiu do około tysiąca osób związanych z parafią, tam ponad 600 regularnie chodzących mhm. do kościoła. Większość wspólnotowych magazyn my zostawili także kubka różańcowe, było tradycyjne też dużo pastelstwo, ale też wielkim znakiem dla mnie było to, że mogłem pracować z kardynałem Świątkiem Kazimierzem, znana postać też w Polsce takim potężnym świadkiem wiary, który przy prześladowania, obozy i widziałem, jak w nim też się zmienia całe to podejście do kościoła. Był taki bardzo patriotyczny Polak, a kiedy widział, że Pan Bóg otwiera podwoje dla i, i ruskojęzycznych i dla białoruskojęzycznych ludzi złamał sam siebie, bo powiedział, że nigdy, pamiętam, takie jednej z pierwszych spotkań nie powie ani homilii, ani mszy po, po rosyjsku, czy po białorusku, nie odprawi. A potem wszystko to robił, nie? I było widać, jak Duch Święty działa, naprawdę. I jak Tylko wystarczy mieć serce otwarte. Że nie ma ekskluzywizmu. Nie, nie ma. ma, tak. I to jest... Tak. Obecność dwóch zgromadzeń zakonnych, które też Tak, bo z, czasem byśmy doszli w tej naszej ekipie misyjnej, z, imię, ja z tymi rodzinami, że głosimy w Anglii, to jest super, ale trzeba jakichś dzieł jeszcze, które by potwierdzały to, że to miłosierdzie Boga jest ogromne. Mhm. Pierwsze były siostry matki Teresy. E, zaprosiliśmy je, one przyjechały i zobaczyły to miasto, powiedziały tak. Tu będziemy. I to dzieła miłosierdzia dla tych ostatnich z ostatnich, które siostry prowadzą. Jest teraz fajny dom tam i, i te dzieła ruszyły. I też wielkie znaki nawróceń ludzi ulicy. Myśmy, e, powiedzmy, odzyskanie 10% z tych wszystkich, którzy tam się przewijali, to są wielkie sukcesy. Ci ludzie wracali do życia, e, zakładali rodziny do pracy. Niektórzy wchodzili do kościoła, ktoś tam do cerkwi. E, I też widziałem te znaki nawrócenia nie, w tych ludziach. Potem Pan Bóg nam pokazał przez pewne osoby, y, też y, dzieci y, z niedorozwojem, y, takie dzieci odrzucone przez rodziców z powodu inwalidztwa. I siostry i Samarytanki z Niegowa też przyjechały. Zaczęliśmy tą robotę i powstał piękny ośrodek na końcu już po tych wielu latach y, w Homlu. Taka cała struktura wioska, my to nazywamy dla tych dzieci, sierot, inwalidów. I to wszystko się z niczego tworzyło, ale przede wszystkim ta żywa tkanka kościoła i też ta materialna, no to są. No ten drodze też powstał jest, też piękny kościół. No, po jesteś tego też świadkiem. No przepiękny też kościół. I z takim znakiem jest też jedności wschodu i zachodu, bo on jest taki trochę w stylu wschodnim, wykończony w piękną ikonografią w środku. No i. To może jeszcze na koniec powiedzieć, jak ten kościół się wybudował, nie? bo tam o, chyba był problem z pozwoleniami. Tak? Yy, znaczy, bo inaczej udało się te pozwolenia zdobyć na końcu dzięki dobroci innych ludzi. Myśmy ruszyli z budową i od razu yy, oni zorientowali się, że tutaj nie przelewki, że tu zaczyna coś robić. I otrzymaliśmy sygnał z, od władz, od pewnych osób wysoko stojących, że. Zatrzymają wam tą budowę. No, ale mówi, dopóki nie macie pisma na rękach, yy, prawo nie działa, więc nie idźcie na pocztę, <laughs> przynajmniej przez tydzień. No i tak było. I ja mówię do tego inżyniera, panie Balery, budujemy, zalewamy fundamenty i te ciężarówki z tym betonem. Nie wiem skąd się brały, to był też cud pana Boga, bo wtedy był wielki kryzys gospodarczy. Wtedy, tam jak kiedyś w Polsce, ale ten. Cement był, przyjeżdżały, wylewały, zalewamy. No i po tygodniu musiałem pójść na tą pocztę, wziąć to pismo, otwieram. Nie faktycznie, absolutnie, zatrzymuję budowę. Tam nie wiadomo na jakiej podstawie, bo pra mieliśmy prawne wszystkie dokumenty. Dobra, poszedłem do domu, usiadłem w fotelu, otworzyłem właśnie pismo. Pierwsze słowa, jakie czytałem, na Twoich oczach zniszczę wszystkich Twoich wrogów. Uuu, mówię Panie Boże. Dobra, dzięki jak to się stanie. No i potem były pewne osoby, które do mnie zadzwoniły, musicie jechać do ministra. Ja do ministra? Tak, pojechałem. Do Mińska? Do Mińska, z architek architektem ze mną. Mówi i o dziwo, w ogóle drzwi się otwierają, zapraszają, żadnych nic. Minister mówi, proszę bardzo zaprosić księdza. Wchodzę, a ksiądz, o, witam księdza, a ksiądz skąd? Widać, że człowiek zorientowany był w Korace, wtedy to była nowość tam w ogóle w tym społeczeństwie. No więc, chomla jaki ma ksiądz problem? No ten problem. A co mam zrobić? Minister, taki fajny człowiek, mówi, pan wie najlepiej. Dobrze, za dwa dni będzie pismo odpowiednie. No i do Urzędu Wojewódzkiego pismo i poszła wtedy taka małwa po rosyjsku, czyli takie echo. Jak to możliwe? Kto to jest ten Laskowski? A ja wiedziałem, którym jest Pan Bóg, nie? jak jest wielki właśnie, że jak i trzeba, to i takie mury rozwalał, nie? No. moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać na ten temat, ale ja się bardzo cieszę, bo znamy księdza Sławka z lekcji Divina, z tego naszego drugiego programu na kanale Szkoły Formacji Duchowej, gdzie rozważamy pismo, a dzisiaj się dzieli żywym doświadczeniem swojej historii i tego, że to słowo się bardzo konkretnie zrealizowało w jego życiu. Nie powiem, że w moim troszkę też, bo tak, tak. odrobinę czasu tam... Ja ci wskoczę słowo, chcę tylko powiedzieć jedną to... rzecz, wiecie... E... Trzeba tylko powiedzieć jedną rzecz, tak, kiedy czujecie w sercu, że Pan do czegoś was woła. Odpokład była działalność misyjna, nie? Powiedzieć tylko tak, a resztę Pan by robi. I potwierdza nasze działanie, jeżeli wierzymy konkretnymi znakami. O tych znakach trochę słyszeliśmy. Życzymy wsłuchiwania się w słowo. Może ktoś ze słuchaczy też poczuje takie przynaglenie, żeby wyruszyć na misję. A może ta misja będzie zwyczajnym działaniem w swoim mieście, w swojej rodzinie nawet czy wśród swoich przyjaciół. Dokładnie. To też jest nasze zadanie misyjne. No Jedno zdanie na końcu, że dla wszystkich wiecie, największą łaską, kiedy wchodzisz w taką działalność jest to, że sam zyskujesz jak najwięcej, bo dla mnie to była potężna droga nawrócenia mego życia. Dobrej niedzieli. Z Bogiem. Z Bogiem.